18 lat. Jest. Odpowiedzialność. 18 lat. Mogę jedną rzecz jeszcze dodać, bo pamiętam doskonale, jak ministrem sprawiedliwości był na przykład profesor Ciągalski, tak? Gdzie jeden z osadzonych, chyba to było w więzieniu w Płocku, ważny świadek, powiesił się i wtedy zażądano dymisji ministra, minister podał się dymisji. No ja jestem przeciwny takim skrajnym jakby podchodzeniom, że teraz mam prokuratora generalnego ministra Ziobrę i nagle ten pan wychodzi z więzienia. A jak cofniemy się w dacie i ja mówię o datach, tak? Była pani Hanna Suchocka, potem był świętej pamięci Lech Kaczyński, czy ja coś złego powiedziałem o Lechu Kaczyńskim? Nie, tylko przedstawiam daty, tak? I było kilka osób, które funkcjonowało w tym państwie. Może mówisz, że tak, teraz dzisiaj wyszedł, to jest to sukces tego ministra i tego prokuratora generalnego. Nie, to jest pewien system i pewna wada, która niestety ciągle jest blokowana. Natomiast mówią o blokowaniu systemu. To rzeczywiście minister sprawiedliwości jakoś przyczynił do tego, żeby... Teraz bardzo proszę jeszcze Daniel Witowski. Szanowni Państwo, znaczy trzy rzeczy. Oczywiście nikt nie ma wątpliwości co do tego, że to jest rzecz skandaliczna, że ktoś 18 lat spędził w więzieniu, będąc niewinnym, ale pamiętajmy także, że ja bym to włączył szerszy kontekst organów ścigania. Sprawa Jaroszewiczów wróciła, prawda? Co zrobiła policja? Nagle się okazuje, że jakieś zakrwawione rzeczy państwa Jaroszewiczów znajdowały się w jakimś koszu gdzieś tam przetrzymywane, tak? Więc to jest szerszy kontekst, uwikłanie też jakiegoś tam politycznego i mafijnego, ale moje pytanie jest takie, reforma sądownictwa jest oczywiście potrzebna, ale zacznijmy od tego najniższego szczebla. My jako Kukiz15 proponowaliśmy sędziów pokoju, którzy będą rozstrzygali w tych najdrobniejszych sprawach, tych najpotrzebniejszych sprawach społecznie i naprawdę apeluję do wszystkich tutaj kolegów, ażeby zastanowili się, czy tego typu rozwiązania najbliższe Polakom, czyli sędziowie, którzy rozstrzygają w tych najbardziej błahych sprawach i odciążą, prawda, sędziów okręgowych i rejonowych, czy to nie jest ta droga, od której powinniśmy zacząć marsz ku lepszym sądom. I teraz właśnie słyszę pierwszą propozycję. Michał Pawich, czy jest jakaś propozycja? Znaczy ja bym w ogóle chciał wrócić do początkowego pytania, bo tak troszeczkę już zaczęliśmy krążyć w innych tematach. Ja jako absolwent Wydziału Prawa i Administracji namawiałbym panią profesor Gerzow do zwołania pierwszego posiedzenia, ale muszę też pamiętać kolega właśnie z Nowej Prawicy. Mówił o przestrzeganiu litery prawa, o wykonywaniu obowiązującego prawa. To ja bym też chciał zapelować do pana prezydenta Andrzeja Dudy, żeby wykonywał swoje obowiązki i przestrzegał prawa, bo jeżeli wymagamy od pani profesor, żeby przestrzegała prawa, to dlaczego prezydent ma nie przestrzegać prawa? No i tych apeli nie o przestrzeganie prawa będziemy się trzymać, ale do wszystkich, nie tylko do pewnej części. Ja bardzo dziękuję państwu za dzisiaj. Z nami byli Jan Strzeżek, Młoda Prawica, dziękuję Daniel Witowski, Klub Młodych Kukiz 15, Michał Pawich, Stowarzyszenie Młodzi Demokraci, Piotr Świątkowski, Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości, dziękuję. Adam Orliński, Forum Młodych Ludowców, PSL. Ja nazywam się Jan Białostocki i słyszymy się już za tydzień w Młodej Audycji Politycznej. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Powtórka programu. Zabybłot, witam. Dzisiaj gościem Polskiego Radia 24 i audycji Warto Czytać jest pan Szymon Żuchowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan Szymon Żuchowski przetłumaczył na język polski książkę pod tytułem Następne życie. To jest jego debiutancka powieść. Błyskotliwa, jak się okazuje. Pisarz jest synem wpływowego amerykańskiego redaktora i chyba pisarstwo ma w genach. To czuć w tej książce, prawda? Ta książka jest specyficzna, na pewno. Widać tutaj ogromną siłę i widać pęd pisarski. Natomiast w warstwie językowej, która no, jednak jest kluczowym medium dla literatury, jest to eksperyment, niewątpliwie. Ale udany. Tak, mam nadzieję. Atticus Leash za tę książkę został uhonorowany wieloma nagrodami, między innymi nagrodą PEN Faulknera. Wśród wcześniejszych laureatów tej nagrody jest Philip Roth. Odbierał tę nagrodę trzykrotnie za operację Shylock, za ludzką skazę i za Everymana. Dlaczego o tym wspominam? Bo Philip Roth co roku jest wymieniany jako murowany kandydat do literackiej Nagrody Nobla. Miejmy nadzieję, że dostanie, ale jeśli nie, to pan myśli, że Atticus Leash będzie takim następcą Philipa Rotha? Strasznie trudno powiedzieć, bo to jest jednak jego debiut, więc nie wiemy za bardzo, co on dalej z tym zrobi, jeśli coś w ogóle będzie z tym robił, bo to by nie była taka pierwsza wolta w życiu Atticusa Leasha. On już, zdaje się, był żołnierzem, filologiem mandaryńskim.
A skończył matematykę. Skończył w rezultacie matematykę, chyba jest trenerem jakiegoś rodzaju. Ostatnio zadebiutował jako pisarz i to od razu ze sporym sukcesem, więc kto wie, no, jeśli dalej pójdzie w tym kierunku. Ale jak mówię, to wcale nie jest takie oczywiste. Na pewno to jest książka pomyślana i zrealizowana jako taka wielka amerykańska powieść. Jest ona duża objętościowo, około 500 stron. Dzieje się w wielkim mieście, czyli w Nowym Jorku, i zawiera obowiązkowo historię małych ludzi, to znaczy jakiegoś żołnierza, który radzi sobie kiepsko ze stresem pourazowym, i imigrantki z Dalekiego Wschodu, czyli no, jest tutaj parę elementów, które mogą czynić tę książkę skazaną na sukces. Ale jest to taka amerykańska przypowieść jak Urota? No na pewno nie jest to amerykański sen. Nie chciałbym tutaj za bardzo spoilerować, ale no, jak się można dosyć szybko zorientować, to raczej nie jest książka, która będzie zwieńczona jakimś spektakularnym happy endem. On pokazuje w tej książce Amerykę nie taką, jaką znamy z folderów biur reklamowych albo z hollywoodzkich filmów. To jest Ameryka pokazana z punktu widzenia ulicy, a nawet z punktu widzenia brudnego materaca, na którym bohaterka w przepełnionym pokoju żyje. Czy Atticus Leash łamie stereotypy amerykańskie? Przerywa amerykański sen? Nie wiem, czy jako pierwszy. Na pewno to robi i rzeczywiście myślę, że ta postać, o której pani mówi, czyli Zulej, ta imigrantka najmująca się do najgorzej płatnych prac bez żadnego zabezpieczenia socjalnego, właśnie tułająca się po jakichś obskurnych mieszkankach, gdzie się tłoczy z innymi imigrantami, ona jest postacią no, tutaj najbardziej przejmującą. To jest taki wątek rzeczywiście w pewnym sensie najbliższy amerykańskiemu koszmarowi bardziej niż jakimś snom. Tak, bo nie ma tutaj amerykańskiego snu o wolności, o równości, o tym, że każdy może być tym, kim chce, bo ona pracuje dokładnie tak samo, jakby pracowała u siebie w kraju za marne dolary, tylko zmieniła miejsce na świecie. Ale z punktu widzenia jej jako osoby, jako człowieka, nic się nie zmieniło. Tak, znaczy można mówić, że jest to sen o wolności, natomiast ona się szybko przekonuje, że ten sen raczej chyba snem pozostanie. W jednej z recenzji przeczytałam, że książka Następne życie to jest miejski naturalizm. Ale tak się zastanawiam, co to oznacza w ogóle, bo te obskurne mieszkania, podłe jedzenie, słabe perspektywy, to właściwie równie dobrze mogą się zdarzyć w Nowym Jorku, jak w Warszawie, Berlinie, Pekinie. Ale też myślę sobie, że akcja mogłaby się toczyć w małym miasteczku na południu Włoch, albo po pegerowskiej wiosce gdzieś na Mazurach, czy w górskiej osadzie w Andach. Czy jest coś takiego w ogóle jak miejski realizm, naturalizm? No strasznie trudno wyrokować, czy coś takiego w ogóle jest. Znaczy, bardzo trudno jest udowodnić, czy czegoś nie ma. To jest jeden z takich głównych problemów poznawczych, epistemologicznych w ogóle. Natomiast u Leasha on osiąga takie rozmiary dość, można by powiedzieć, turpistyczne miejscami. To znaczy, to jak on pisze o Nowym Jorku, przytłacza natłokiem takich wręcz wyliczanek tych graffiti niekończących się, brudu, takich postindustrialnych, jakichś na wpół opuszczonych budynków, które czasem są może jakimiś skłotami, czasem właśnie nie wiadomo, czym one są. To jego miasto jest takie, że złe, albo może bardziej zmurszałe czy spróchniałe. Upadające. Tak, upadające. Niespecjalnie spotykamy się tam w ogóle, z tego co pamiętam, z wizją tego miasta takiego, jakie możemy kojarzyć z opowieści o Manhattanie, z jego wieżowcami. Tam pojawiają się fragmenty dotyczące sądów, ślubu i to wtedy są rzeczywiście gmachy, które są potężne, ogromne i piękne, ale to, tak jak w tej chwili o tym myślę, mam skończyłem tę książkę tłumaczyć chyba z rok temu, więc dokładnych szczegółów mogę nie pamiętać, ale tak jak o tym myślę, to wydaje mi się, że to były nieliczne takie fragmenty. Specyficzna książka pełna dziwnych zapisów. Następne życie Atticusa Leasha w tłumaczeniu pana Szymona Żuchowskiego, który był gościem Polskiego Radia 24. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję bardzo. Kolejna audycja Warto Czytać w najbliższą niedzielę o 14.15. Luisa Bebłot, zapraszam. Powtórka programu. To Polskie Radio 24, zbliża się druga.
procent lokalnych komisji w wyborach prezydenckich w Rosji. Centralna Komisja Wyborcza podała, że frekwencja wyniosła 67%. Cząstkowe wyniki wskazują, że Władimira Putina poparł ponad 76% wyborców. Na kolejnych miejscach są komunista Paweł Grudnin z niecałym 12% poparciem, racjonalista Władimir Żyrinowski z poparciem na poziomie niecałych 6% i opozycjonistka Ksenia Sobczak z poparciem ponad 1,5%. Ministerstwo Spraw Zagranicznych przypomina, że Polska uznaje rosyjskie wybory prezydenckie przeprowadzone na Krymie za nielegalne. W komunikacie resort przypomina, że nasz kraj i cała społeczność teraz transatlantycka zdecydowanie sprzeciwiają się działaniom Rosji w stosunku do Ukrainy. Opowiadamy się za poszanowaniem spójności terytorialnej Ukrainy i uznajemy Krym jako część ukraińskiego państwa. Oznacza to również, że wybory prezydenckie na Półwyspie przeprowadzone przez władze Federacji Rosyjskiej nie mogą zostać uznane za legalne, napisało polskie MSZ. Dla Białorusi zwycięstwo w wyborach prezydenckich w Rosji Władimira Putina nic nie zmieni w relacjach z Moskwą. Białoruskie media i komentatorzy zwracają uwagę, że prezydent Aleksander Łukaszenka doskonale zna Władimira Putina i wie, czego można się spodziewać po Rosji pod jego rządami. Z Mińska Włodzimierz Pac. Walery Kalinowski, dziennikarz rozgłośni Radio Swoboda, powiedział polskiemu radiu, że Rosja pod rządami Władimira Putina stanowi zagrożenie dla stabilności dla każdego kraju. Jak i dla całego świata, dla całej Europy. Putin jest niebezpieczny, tak i dla Białorusi też. Dlatego Białoruś chyba będzie tak ostrożnie dryfowała na zachód. Publicysta sądzi, że białoruskie władze będą prowadzić miękką liberalizację życia politycznego w kraju i starać się utrzymywać dobre relacje z Zachodem. Polityka na Białorusi się zmieniła oczywiście po tej inwazji Putina do aneksji Kryma, wojny na Donbasie. Łukaszenka to rozumie jako niebezpieczne też dla siebie. Walery Kalinowski zwraca uwagę, że również na Białorusi jest sporo zwolenników prezydenta Władimira Putina. Tłumaczy to tym, że na terenie jego kraju można swobodnie oglądać rosyjskie propagandowe programy telewizyjne. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Premier Theresa May podziękowała Mateuszowi Morawieckiemu za zdecydowane poparcie w sprawie kryzysu na linii Moskwa-Londyn. Premierzy Wielkiej Brytanii i Polski rozmawiali przez telefon o niedawnych wydarzeniach w Salisbury, gdzie wraz z córką otruty został były agent rosyjskiego wywiadu, przekazujący sekrety wywiadowi brytyjskiemu. Adam Dąbrowski. Premier Morawiecki wyraził pełną solidarność ze Zjednoczonym Królestwem. Czytamy w krótkim oświadczeniu przesłanym mediom po rozmowie. Downing Street informuje, że premier May powiedziała polskiemu premierowi, iż mamy do czynienia z szeregiem agresywnych działań ze strony Moskwy. A w komunikacie czytamy też, że obie strony zgodziły się, iż sprawa użycia silnie toksycznej substancji, którą Brytyjczycy zidentyfikowali jako nowiczok wyprodukowany na terenie Rosji, wymaga pełnej determinacji reakcji ze strony Unii Europejskiej i szerszej społeczności międzynarodowej. Komunikat kończy deklaracja. Rozmowy na ten temat będą miały miejsce podczas przyszłotygodniowego posiedzenia Rady Europejskiej w Brukseli. Dodajmy, że w piątek w stolicy Wielkiej Brytanii podobną deklarację o poparciu złożył już szef polskiego MSZ Jacek Czaputowicz. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Ulicami Barcelony przeszła demonstracja przeciwników niepodległości Katalonii. Według źródeł policyjnych w nim udział 7 tysięcy osób, według organizatorów 200 tysięcy. Pochód odbył się pod hasłami powrotu do mądrości. Jego głównym organizatorem było Stowarzyszenie Katalońskie Społeczeństwo Obywatelskie. Organizacja podobne demonstracje zwołuje regularnie od października, kiedy mieszkańcy Autonomicznej Republiki w referendum nieuznanym przez społeczność międzynarodową opowiedzieli się za niepodległością Katalonii. Na koniec wracamy do kraju. Czas na prognozę pogody. W nocy na południu zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i miejscami opady śniegu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura od minus 11 stopni na wschodzie do minus 5 na zachodzie. Wiatr umiarkowany, na południu dość silny, porywisty. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Prawie 5 minut po drugiej. Powtórka programu. Nie przeżywałam tego, tak? No ja wtedy jestem.
a czy rodzina Polacy w świecie. Eneta Woźniak, dzień dobry, zapraszam na magazyn polonijny. Rozpoczęła się długo oczekiwana renowacja cmentarza na Wileńskiej Rossie, a to jedna z czterech polskich nekropolii narodowych. W Budapeszcie kilka tysięcy Polaków uczestniczyło w węgierskim święcie narodowym. Specjalny list wystosował także premier Mateusz Morawiecki. Opowiemy także o Polakach mieszkających na Krymie. Właśnie minęły 4 lata od rosyjskiej aneksji Półwyspu. W magazynie Relacja z Symferopola. Zaczynamy od najważniejszych informacji polonijnych z ostatniego tygodnia, które przygotowała Maria Furdyna. Rozmowy z litewskimi politykami oraz spotkanie ze społecznością polską na Litwie. Marszałek Senatu zakończył dwudniową wizytę w Wilnie. Stanisław Karczewski rozmawiał z przewodniczącym litewskiego Sejmu oraz premierem tego kraju. Kamil Zalewski. Rozmowy marszałka Stanisława Karczewskiego z władzami Litwy dotyczyły projektów dwustronnych współpracy i bezpieczeństwa w regionie oraz wznowienia pracy Zgromadzenia Parlamentarnego Polski i Litwy. Marszałek Karczewski poinformował również, że filia Uniwersytetu Białostockiego w Wilnie otrzyma wsparcie finansowe w wysokości 19 milionów złotych na remont i rozbudowę. Z kolei premier Litwy Saulius Skwierniaris zapewnił Stanisława Karczewskiego, iż na Litwie zostaną zachowane studia polonistyczne oraz studia przygotowujące nauczycieli wykładających w języku polskim. Bardzo cieszę się, że odwiedziłem Litwę, powiedział marszałek Karczewski. Miałem dobrej atmosferze rozmowy i z panem przewodniczącym Sejmasu i z panem premierem. Należy sądzić, że przy dobrym nastawieniu władz Litwy wszystkie problemy zostaną rozwiązane. Na zakończenie wizyty marszałek złożył wieniec na grobie matki i serca syna na cmentarzu na Rosie. Z Wilna dla Polskiego Radia Kamil Zalewski. Prawdopodobnie dopiero w przyszłym roku zostanie oddana do użytku pierwsza część Domu Polskiego we Lwowie. Wcześniej planowano otwarcie Lwowskiego Centrum Kultury Polskiej na stulecie niepodległości. Prace jednak się przedłużyły. O szczegółach Karol Surówka. Dom Polski we Lwowie ma składać się z dwóch części. Starej, czyli dawnych koszar wojskowych przy ulicy Szewczenki i nowej, która właśnie jest budowana. W nowym skrzydle swoją siedzibę będą miały organizacje polskie. Znajdzie się tam również sala widowiskowa, z której najprawdopodobniej będzie korzystał Teatr Polski. Dawne koszary zamienią się w hotel i restauracje, które pomogą w utrzymaniu Domu Polskiego. Senat przekazał w tym miesiącu 8 milionów złotych na dokończenie tej inwestycji. W sumie budowa Domu Polskiego będzie kosztowała ponad 40 milionów. Wbrew planom, najprawdopodobniej Centrum Kultury Polskiej w Lwowie nie będzie gotowe w tym roku na stulecie niepodległości. Powodem są opóźnienia przy pracach budowlanych i, jak mówią senatorowie, trudności wynikające z prowadzenia takiej inwestycji na terenie Ukrainy. Karol Surówka, Polskie Radio. Miłośnicy historii na Białorusi mogli się zapoznać z historią formowania pierwszego Korpusu Polskiego w Rosji i jego walk w latach 1917-18. Niezależny białoruski historyk Michar Mielnikow zorganizował wycieczkę po ruinach twierdzy w Bobrujsku, którą 100 lat temu zdobyli polscy żołnierze dowodzeni przez generała Józefa Dowbor-Muśnickiego. Historyk Michar Mielnikow zauważa, że zajęcie twierdzy w Bobrujsku przez pierwszy Korpus Polski miało istotne znaczenie. Dla korpusu to było poważne strategiczne miejsce, bo twierdza znajdowała się magazyny całej drugiej armii rosyjskiej, dawnej carskiej armii. I do tego też tutaj była stacja radiowa, bardzo mocna. Dostawała depesze z Paryżu, z Londynu, oczywiście z Petersburga. Michar Mielnikow dodaje, że żołnierze korpusu generała Dowbor-Muśnickiego po przedostaniu się do Warszawy odegrali znaczącą rolę w odzyskaniu niepodległości przez Polskę. 150 firm z Polski bierze udział w targach kosmetycznych Kosmoprof 2018, które rozpoczęły się w czwartek w Bolonii. To jedno z największych tego typu wydarzeń w Europie. Polska Agencja Inwestycji i Handlu przygotowała stoisko narodowe, mówi Beata Jesz z tej agencji. My prezentujemy polski sektor kosmetyczny. Na naszym stoisku narodowym jest możliwość prezentacji oferty oraz firmów reklamowych. Mogą się do nas zgłosić firmy, które są na targach, jak i te, które je tylko odwiedzają, nie wystawiają się. Polska jest szóstym producentem kosmetyków w Europie. Przed nami są Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Włochy i Hiszpania. Bo wiem, że czekamy cały czas na dziecko.
na początek magazynu Litwa. Rozpoczęła się długo oczekiwana renowacja cmentarza na Wileńskiej Rosie. Zostaną uporządkowane miejsca pochówku w kaplicy oraz będzie zainstalowane oświetlenie i monitoring. Cmentarz na Rosie jest szczególnie bliski Polakom. Spoczywają tam przedstawiciele kultury, nauki oraz politycy związani z przedwojennym Wilnem. Na cmentarzu złożone zostało też serce marszałka Józefa Piłsudskiego. O renowacji nekropolii z prezesem Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rosą Dariuszem Żybortem rozmawiał Kamil Zalewski. Renowacja cmentarza na Rosie ruszyła i to jest chyba najlepsza informacja dla tej jednej z najstarszych nekropolii polskich poza granicami obecnej Polski. Tak, są znani zwycięzcy przetargu i to wygrały dwie porządne takie duże spółki, Litkon i Ekstrastytiba. Oczywiście to jest bardzo dobry znak, że już są znani, kto będzie prowadził tą renowację. Faktycznie mamy oczywiście opóźnienie około roku, ale to mimo wszystko to są pieniądze z funduszy europejskich i oczywiście trwałe przygotowanie. Musimy też wiedzieć, że Rosa to jest cmentarz zabytkowy położony po prostu na wzgórzach. Jest dużo skarb wszelkiego rodzaju i dlatego no też jest ważnym zadaniem, żeby po prostu podejść do tego fachowo, żeby ocenić, jaka jest sytuacja, żeby nie było tak, jak na przykład teraz z Górą Gielimina, że to się coś usuwa. Także po prostu no, nie sądzę, że to, że lepiej później niż wcale, ale lepiej dobrze, aniżeli zrobić szybko i źle. I dlatego po prostu też jest faktem to, że samorząd miasta Wilna traktuje ten projekt jako priorytetowy i sam burmistrz miasta Wilna, Niemigiusz Siemasiusz, wielokrotnie był na Rosie i bardzo pozytywnie podchodził do tej sprawy i dlatego myślę, że ta współpraca między Społecznym Komitetem Opieki nad Starą Rosą też będzie dalej pozytywnie się rozwijała. Jakie prace będą wykonane na Starej Rosie? Renowacja ma trwać około 2 lat i to jest podzielone tak jakby na 2 etapy. W pierwszym etapie będzie po prostu renowacja ścieżek, oświetlenie, monitoring, budynek administracyjny, który po prostu no, też wymaga powiedzmy takiego remontu. I druga sprawa to już będzie po prostu renowacja konkretnych pomników i kaplic. Może tak powiedzmy chciałoby się, żeby więcej było odnowiono tych pomników, ale to co było zaplanowane, że włożyć więcej pieniążków w infrastrukturę być może też jest, to nie jest jakimś złym rozwiązaniem, dlatego że no, po prostu naprawdę często jestem na dosie i widzę w jakim stanie jest ten cmentarz, też tyle lat nic nie było remontowane, także po prostu, trzeba jednak sobie tą infrastrukturę i w następnym etapie będzie się renowować też pomniki, a z kolei myślę, że to nie będzie, no oczywiście trudno się spodziewać, że będzie znowu taka większa dawka pieniędzy, ale myślę, że mimo wszystko wtedy z jakichś prywatnych funduszy można będzie też renowować pomniki. Miasto Wilno otrzymało część środków z funduszy europejskich. Jakie to są środki i o jakich sumach mówimy? Z tego co wiem, że cała renowacja wyniesie około 2 700 000 i chyba 700 tysięcy to są fundusze miasta Wilna, około 2 000 000 to są środki europejskie, także to są porządne pieniądze. Jeżeli będą zagospodarowane w odpowiedni sposób, to myślę, że to dużo co można zrobić. Dlatego też mnie cieszy fakt, że no, przetargowały dość poważne firmy. No i pokładam nadzieję taką, że oczywiście biznes stawia na biznes, ale myślę, że to są porządne korporacje, które po prostu mogą też postawić na swoją reklamę i jedną wizytówkę, jeżeli cmentarz będzie odpowiednio wymontowany, to po prostu to będzie taka powiedzmy na dłuższą metę wizytówkę i to mieli no, porządną renomę tej firmy, że wykonali tą pracę fachowo. A co skłoniło Litwinów do tego, żeby zająć się po tylu latach zaniedbań właśnie tą nekropolią? Nekropolią, która również w Wilnie jest kojarzona przede wszystkim z miejscem pochówku serca marszałka Piłsudskiego, z miejscem pochówku wielu innych znanych Polaków. Oczywiście, jeżeli mówimy o Rosie, to trzeba przyznać, że przede wszystkim jak przyjeżdżają turyści z zagranicy, to są przede wszystkim Polacy, którzy idą zawsze na Rosę. W Litwinie oczywiście też jest dużo znanych Litwinów pochowanych na Rosie, jak Bosanawicz z cmentarza Tempolgości i Tauprza i Czerlonis i dużo innych litewskich działaczy. Także nie ukrywajmy, że są też znani Litwini, ale ja nie sądzę, że po prostu myślę, że już trochę się zmieniają poglądy ludzi, zmieniają się te stereotypy i po prostu nie możemy podzielić powiedzmy cmentarz na Rosie tak samo jak Wilno, powiedzieć, że to jest polskie, to jest litewskie, to jest wspólne i Wilno jest miastem wielokulturowym.
kulturowym. Podniesie się Maciuś jest osobą młodą i on często podkreśla, że ta wielokulturowość miasta Wilna jest ważnym faktem. Dlatego myślę, że po prostu musimy to traktować jako to nasze wspólne po prostu. I dlatego Litwini to też podchodzą pozytywnie do tego i nigdzie nie słyszałem w prasie litewskiej, że nie warto inwestować pieniądze w Rosję, że to jest polski cementer. Także takich naprawdę tych komentarzy nie słyszałem, to mnie właśnie cieszy. Potem, gdy Remigiusz Maciuś ogłosił zwycięzców przetargu, powiedział, że będzie to też sposób na to, żeby jeszcze więcej tych turystów tutaj przyjeżdżało, żeby jeszcze więcej osób mogło zobaczyć Rosję, że będzie to pewnego rodzaju również wizytówka miasta. Oczywiście zgadzam się jak najbardziej, bo naprawdę na dany moment sanitariaty wymagają odnowienia i ścieżki wymagają odnowienia i parking większy by się przydał, jeżeli większe jakieś są święta. Także po prostu myślę, że jak duży Tadek Nowacej, to jak najbardziej być może nie tylko Polacy, ale po prostu turyści z zagranicy zawsze po prostu bardziej się ciekawi tym cmentarzem, bo naprawdę jest co zobaczyć. To jest faktycznie cała historia, historia mężczyzny to na przełomu wielu wieków i faktycznie idąc losą, to można, każdy może coś znaleźć z każdej dziedziny i po prostu tutaj nie ma tak, że może nie ma tam jakichś super pięknych pomników, bardzo dużo, jak gdzieś tam na Czakowskim cmentarzu, ale każdy ten grób, każde nazwisko to jest pewna historia, taka historia do życia, życiowa historia. Czy Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rosą miał wpływ na to, w jaki sposób będzie przeprowadzona ta renowacja? Niestety wpływu nie mieliśmy na to, jak będzie przeprowadzona renowacja. Był przedstawiony projekt, co będzie zrobione, jak będzie zrobione. Oczywiście zwróciliśmy pewne swoje uwagi co do pomników, które były wybrane, do renowacji, do ścieżek, także niektóre, powiedzmy, takie sprawy techniczne zwrócone uwagę i to też dość cieszę, że samorząd podszedł do tego po prostu nie na taki sposób, że po prostu tylko przyszedł, zaprosił i pogadanie na tym się skończyło, tylko że po prostu potraktował komitet społeczny poważnie. Myślę, że w przyszłości też dojdzie do kolejnego spotkania już z wykonawcami, powiedzmy, tych prac na cmentarzu, gdzie też będziemy mogli po prostu rozmawiać, bo mimo wszystko jest oddany komitet nadzorczy, gdzie będziemy starać się nadzorować tę pracę. Jeżeli będzie źle robione, to oczywiście będziemy też alarmować, mówić o tym. Jeżeli będzie dobrze robione, to oczywiście będziemy dziękować i będziemy chwalić. Jakaś realna obawa, że cmentarz zatraci swój taki bardzo oryginalny charakter. Powiem tak, że nawet tak jak tak ruszyła renowacja, była przyznana te pieniądze, że ma być renowacja, to takie trochę miałam takie obawy, taki trochę wewnętrzny lęk, że może cmentarz właśnie straci na tym roku, bo to jest taki dość stary cmentarz. Ale byłem teraz jesienią w Lwowie na cmentarzu Czakowskim i tak zobaczyłam, jak pięknie jest uporządkowany cmentarz Czakowski. Także myślę, że jeżeli to będzie wszystko uwarunkowane, te ścieżki, kwestia, to po cmentarz na tym naprawdę nie straci, a tylko zyska. Czyli pozostaje mieć nadzieję, że turyści z Polski przyjeżdżający na ten cmentarz za dwa lata nie będą narzekać na to, że ścieżki są dziurawe, tylko po prostu będą podziwiać się jego piękno w troszeczkę innej odsłonie. Myślę, że tak, bo teraz to po prostu jak odwiedzimy kwestię, czy gdzieś jesteśmy z nimi na cmentarzu, to zazwyczaj padają takie słowa, że cmentarz jest piękny, wspaniale, ale niestety zaniedbany. Także mam nadzieję, że po prostu będzie widać pozytywną po prostu zmianę tego cmentarza. Dariusz Szyborc, prezes Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rosą, był moim Państwa gościem. Rozmawiał Kamil Zalewski. W Budapeszcie wspólnie Polacy i Węgrzy obchodzili węgierskie święto narodowe. Polacy i Węgrzy spotkali się przed pomnikiem polskiego generała i naczelnego wodza węgierskiego powstania z 1848 roku Józefa Bema. Na początku uroczystości uczestnicy zaśpiewali hymny narodowe i złożyli wieńce. Odczytany został też specjalny list premiera Mateusza Morawieckiego. Szef polskiego rządu napisał, że budowanie wzajemnych relacji polsko-węgierskich to nie tylko kontakty polityków, ale również praca wykonana przez zwykłych obywateli, samorządy czy różne organizacje pozarządowe. Na ulicach Budapesztu można było zobaczyć wiele polskich flag.
ta relacja Dawida Gregorcewicza. Usłyszałem w telewizji hasło, że jedziemy na Węgry solidaryzować się z narodem węgierskim. Zadzwoniłem do kolegi i spontanicznie wybraliśmy się tutaj. Jesteśmy zadowoleni. Bardzo mi się podoba. Naprawdę przyjemne. Fajnie się naprawdę czuję. Polak będzie dwa bratanki do szabli i do szklanki. Jak sami tak, czy państwo odbierają? Bardzo są przyjaźni, w restauracjach wszędzie pytają się, skąd jesteśmy. Czują, że Polacy przyjeżdżają na to święto. Węgrzy są bardzo przyjaźni. Mało tego, bardzo radości. Jak zobaczyli, że my z Polski jesteśmy już w Budapeszcie, to czy w metrze, czy w autobusie witali nas i dziękowali, że jesteśmy. Przyjaźń polsko-węgierska na pewno przetrwana wiele, wiele lat. Przekazujmy młodym pokoleniom historię. Chodźmy do nich. Uczestnicy wspólnych obchodów węgierskiego święta narodowego wzięli też udział w Marszu Pokoju. Cały czas jest to temat tabu, tak? Ja myślę, że w związku, jeżeli... Polacy w świecie. Tak standardowo po prostu, to jest właśnie to w magazynie polonijnym teraz przenosimy się na Krym. Kilka dni temu minęła czwarta rocznica rosyjskiej aneksji Półwyspu. Pochodząca z Czerniowców, stolicy ukraińskiej Bukowiny, Józefa Myszkowska kieruje Związkiem Polaków w tym regionie. Do niedawna organizacja liczyła około 1000 osób, teraz ich liczba spada. Dlaczego? To pytanie zadał w siedzibie związku w Symferopolu Piotr Pogorzelski. Zaraz to już mniej, dlatego że starsze to tak nie bardzo chłodzą, ale bardzo dużo wyjechało. A wie pani, ile wyjechało do Polski? Bardzo dużo, dużo, dużo. We Wrocławiu to u nas, w Wrocławiu 3, 4, 5, 6, 7 rodzin. Zębne, doktorowie, technicy, jak to one i to jest akurat coś, o czym rzeczywiście maserzysty dwa przyjeżdżali niedawno, tutaj czworo przyjeżdżało. To takie się z nimi nie widzę, jak nie z nikogo chodzi. Ja mówię, ja nic nie widzę, nie wiem. No jak, my nie rozmawiali, my nie mogli, a teraz od pani nas nauczyli rozmawiać i wszystko i my teraz tam. My teraz ludźmi, my jesteśmy ludźmi teraz, a tutaj co? No właśnie, jak tutaj wygląda sytuacja? Na czym polega państwa działalność? No na czym? Na tym, że tego zjęta wszystkie my, bo tego robimy wszystkie zjęta. Starszym ludziom pomagają lądź się. Na cmentarzu u nas jest kilka mogił polskich paliaczy, to my tego tam pomagają. To robimy ciasto i tego zjęta wszystkie. I tak to dla państwa tego teraźniejszego, to zawsze wszystkie robimy, jak i gdzie oni chcą, tak my jedziemy, pokazujemy, co u nas jest. Wszystko, bo inaczej nie może. To znaczy trzeba pokazywać jakieś tańce zwyczajne. Tańce zwyczajne, różne, na wszystkie święta, nawet na Boże Narodzenie, to wywozimy. Później oni zawsze przemyślają jakieś swoje święta. Było w początku roku, było nazywało się chlebopiekarni, forum chlebopiekarni i w takim dużym hotelu, tam u nich miejsce jest, takie stoły były. I tam, znaczy, każdy związek musiał coś jakieś, bo tak my jak zbieramy, jest u nas takie, zapisano w tym w rosyjskim, że trzeba obowiązkowo zbierać się wszystkim i stoły swoje nakrywać, co tam znaczy, na stołach u nas jest i jakieś dania obowiązkowo i żeby te dania byli zrobione, żeby ludzie próbowali, żeby to, jak tylko jest przypisali, dzwonił, że trzeba gdzieś tam, tędy, gdzieś o to. Ja zbieram wszystko w torby, pojechałem. I oni tak jakoś do nas nie czepiali. No ale czy w zamian coś dają, czy jakoś wspierają państwa działalność? Nic. Absolutnie. Tylko co, to jak gdzieś dalej, to autobus bezpłatny. A tak absolutnie nic. Nawet Polska nie może już dzieli odwiedzić rok i nie może Polska nikt odwiedzić. Wszyscy z nami pomóc. Naprzód to my dostawali 12 000 na kultury z Ukrainy.
i Polska przesyłała. Polska przesyłała na renty, bo to trzeba za mieszkanie te płacić i za światło płacić i za wszystko trzeba płacić. No i tego przesyłała Polska. A teraz ja określam wszystkie projekty, miały to takie, że dofinansowanie na 17 rok, to pierwszy raz przesłanie mnie taki papier. To ja obeszłam wszystkie babki, to powiedzieli, że Polska zdejmie sankcje i to w ten czas tylko to pytałam. A materialna pomoc też nie może trafić, jakie rzeczy? Tylko tak, to tam jakieś książki, jakieś coś, to wszystko, jak do Kijowa coś przyłożę, to jak nasze jadą na kij do Kijowa z papierami, to tam już ten pan Antoni już tam bawił co życie. No ale teraz to jak mi jakieś książki potrzebne, takie coś, to tego, to teraz już Polacy przyjeżdżają im bardzo. No wiesz, tutaj mieszkania pozostawali z Jordanii, oni czas od czasu tak na patrzę nie przyjeżdżają. To przyłożą coś do mnie, gazety z Polski, to przed Nowym Rokiem, to te kalendarze nam wszystkim przywiezli. Na przykład oglądają Państwo tutaj filmy polskie? Jest taka możliwość? Już teraz odjeździmy razem. A do tego pani Alina się spowiada, że te typowe takie, co ludzie gadają, to nie mają racji. To już wstępna rozmowa.